tutaj człowieka, którego może nie wszyscy młodzi bilardyści znają, ale na pewno jeszcze go poznają, bo wrócił do bilarda. Hubert, przypomnij swoje sukcesy, takie, które najbardziej dla Ciebie są cenne. No, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, Mistrz Europy, juniorów. Wszystko to w juniorach. Teraz czas na seniorów. Brawo, widzieliśmy Twój mecz, prawie bez błędu. No, prawie, trzy błędy. To takie prawie, chodzi o to, żeby nie robić błędów, albo robić ich jak najmniej. I życzymy Ci powodzenia. Śpiamy.